Ola Koźlek, ze mną jest pan Jacek Murański. Cześć Olu, cześć. Hell House. Dokładnie. Od Amadiego. No to możemy już w sumie zacząć, że Amadeusz na swoim Instagramie mówił, że bardzo pana wspiera i że liczy, wierzy w pana. Tak samo cały Hell House w sumie też był tutaj na Prime i z tego co się nie mylę, to nawet byli, mieli miejsca w... po stronie pana narożnika. Także wszystko się dobrze poskładało i wszyscy kibicowali i są dumni. Pan też jest z siebie na pewno dumny. Tak, aczkolwiek dzisiaj w rozmowie obiecałem Amadiemu, że zmieści mu się ta walka na kafelek, na Instastory. I gdyby nie liczenia, bo ma minutowego kafelka, to by się zmieściło. Ale jakby plan został wykonany, bo warunkiem brzegowym było to, żeby walka nie wyszła poza pierwszą rundę. I to było warunkiem do tego, żebym ja walczył z Maksymilianem, czyli z synem Maćka. Właśnie. Albo w walce 2 na 2, czyli Wiewiórki kontra ja i Amadi. I to by było na Prime czy na Fame? Jakby to wyglądało? Już federacje się dogadają. No wiem, że dzisiaj Amadi do mnie dzwonił właśnie, że warunkiem jest to, że jeżeli to nie wyjdzie poza pierwszą rundę, no to siadamy do rozmów. No, warunek został spełniony, przynajmniej ten pierwszy. No, pokazał pan niesamowitą formę, też uderzenia trafiały w starego wiewióra, były mocne, no on ma też mocno poobijaną tą twarz, jak widziałam. Trenerzy są zadowoleni z tego, jak wyglądała ta walka? Tak miała wyglądać, miała być. No myśmy, ja sparuję z Krzyśkiem Rytą z Gromdy i on stawia naprawdę wysoką poprzeczkę, no wiadomo, że odpuszcza mi tam, no nie oszukujmy się, no nie bije na tych sparingach w pełnych zakresach, ale zdarza się, że wychodzi nam taka fajna solówka i ja taki odzyskuję taki, jak to się teraz mówi, vibe, tak? Taki vibe lat 90. No przywrócił mnie do takich ustawień fabrycznych, powoli mnie przywraca. Krzysiek Ryta, Filip Miszczak, naprawdę fajnie. Właśnie rozmawiałam przed wywiadem w sumie chwilę z jednym z pana trenerów i narzekał, że nie było żadnego kopnięcia. Ale że jest nadzieja, że w następnych walkach po prostu dojdzie do kopnięć i pokaże pan, czego się nauczył i co wypracował w sumie. No tak. Jeszcze, znaczy, jakby ta walka się przeciągała, tak? No to jakby zobaczyłem po tym pierwszym knockdownie, że tam trzeba bić bezpośrednio na szczękę, no, że tam już jest szczęka naruszona. Nie chciałem ryzykować, bo jakby to się przeciągało, więc bilibyśmy, tak jak zakładaliśmy, fronty, gdzieś jakieś low kicki, żeby tam osłabić tą nogę, ale skoro nie trzeba było wyłączać go, tylko można było to skończyć szybko, czyli no, na takiej fajnej solówce, no, szybko wyłączyć gościa, no to po co ryzykować low kicki, które są fajne, ale są ryzykowne, bo można gdzieś trafić, można sobie uszkodzić nogę, więc nie podjąłem tego ryzyka. Owszem, miał do mnie Filip pretensje, owszem, ale boksersko został plan wykonany, więc... Jak chodzi... Oni się spierają. No. Filip jest od K1, Krzysiek jest od walk na gołe pięści. I tak jakby jest pewna oś sporu, także. No bo jednak dwóch trenerów trzeba jednego i drugiego zadowolić. Jeden by chciał, żebym więcej kopał, drugi by chciał, żebym więcej bił, no ale dzisiaj wyszło na. Ale obiecałem Filipowi backfista, nie wyszedł, no bo. No nie było, jakby nie zdążyliśmy tego zrealizować. Także no nie wszystko naraz. Ale i tak myślę, że najważniejsze jest to, że udało się wygrać, pokazać, że jest pan w tej swojej życiowej formie. Nie, do życiowej formy jeszcze nie? Nie, absolutnie, że nie. To może 30%. No. Do 30%, czyli jest pan w stanie pokazać jeszcze więcej. I to jest no, kwestia tego, że ta walka po prostu była krótka? Ja do syna Maćka, do Maksymiliana Wiewióry bym nie wyszedł, gdybym nie miał co najmniej pewności, że jestem w 50% tak sprawny, jak byłem kiedyś. To wtedy mogę z niej wychodzić. No dzisiaj to było powiedzmy 30%. Czyli jeszcze 70% zostaje Jeszcze 70% zostaje, tak, dokładnie, tak, dokładnie. I korzystając w sumie z tego, że jest ta forma i jest coraz lepsza, czy rewanże z poprzednimi przeciwnikami wchodzą w grę, czy celuje pan jednak teraz wiewióra, starego wiewióra razem z Amadeuszem i wyżej? Powiem tak, przed moją pierwszą walką w Gdańsku, gdzie wszedłem tam jakby za mojego Matiego, bo Matiej miał, wyłączyła go kontuzja, miał pękniętą kość gnykową, dostałem propozycję walki 2 tygodnie przed, do Tańculi. I wtedy na jednym z wywiadów Artur Szpilka to powiedział, bo rozmawiał z Krzyśkiem Główką Głowackim. Pytał go prywatnie, jak uważa. Z Krzyśkiem się znamy od ponad 20 lat.
z Wałcza i Krzysiu powiedział mu, że jeżeli Jacek jest w takiej formie, jakiej on pamięta Jacka sprzed tych lat, to ta walka nie wyjdzie dla Tańsuli poza pierwszą rundę, bo nie powinna wyjść. I Krzysiek miał rację. Tyle nie wiedział, tylko nie wiedział o moich perturbacjach zdrowotnych. No nie wiedział, że na rozgrzewce zerwałem biceps i tak dalej, więc to jest odpowiedź na pani pytanie, czy walka z Tańsulą. No jak najbardziej. Jest jeszcze Pasut? Pasut. No tamto on zawdzięcza to jakby sprytowi trenera Szyszki, który zauważył tą moją puchnącą nogę z godzin na godzinę. Ktoś, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie sobie wyobrazić. Tam już zakażenie było w tej nodze, cały wieczór była trzymana w lodzie. Wyciął mi dwa razy lokikiem i jakby system nerwowy mi wyłączył. Ja tam był taki ból, że ja walczyłem z bólem, a nie z Pasutem. No co Jóźwiak? No Jóźwiak dzisiaj stwierdził, że ja jestem workiem do bicia przed moją walką. No to Paweł, to ja ci pokażę, jak wygląda dywan do trzepania. No. I tyle. No. I chyba nic się nie nauczyła ta główka, gdzie ona oczywiście była w reakcji na to, na twoje uderzenie we mnie. I tak cię delikatnie potraktowałem, a niczego cię to nie nauczyło. Powiem ci tak, no to chyba czas przetrenować te twoje. Masz na te licówki? Jak masz odłożone na nowe licówki, to możemy sprawdzić twardość twoich licówek i zobaczysz, jak oddaje worek do bicia. Dostać taki permanentny wpierdol, nie wyjść z pierwszej rundy z workiem do bicia, to chyba byłby wstyd, co, Pawełku? Pablo Jóźwiakow. Wstyd czy nie? No, nie byłoby to na pewno zbyt ciekawe dla niego, ale też w sumie on wczoraj wychodząc na waszej zadymie ze starym wywiórem chciał wzbudzić też jakieś takie może emocje, naruszyć pana psychikę może przed tą walką, jakoś tak wpłynąć na pana? No, z pewnością nie jest to osoba mi sprzyjająca, no może tak powiem, to już najdelikatniej. No. Nie wiem, facet dopowiada, jakiś ma kompleks, facet dopowiada, że ja mam 60 lat. Paweł, jeżeli ja mam 60 lat, a ty jesteś ode mnie 4 lata młodszy, to ty masz 56, bo ty masz jakiś kompleks wieku. No wiesz, ja mam 53, ty masz 49. Dlaczego opowiadasz na każdym wywiadzie, że ja jestem 60-latkiem? Tego nie wiem. Nie wiem, ale ja mam ładniejszą żonę. No i moją równolatkę zresztą. Nie, no Asia rok młodsza. No rok młodsza, dobrze. Ale żona zawsze wspiera, obojętnie od wyniku, a... Żona jest moim największym przyjacielem. Gdyby nie nasza przyjaźń, to nie przetrwalibyśmy tego, co nas spotkało w tym roku. Mówiłem to w Oktagonie, powtórzę to teraz. Po prostu trzeba się też ze swoją żoną, ze swoją kobietą, trzeba się też przyjaźnić, oprócz tego kolegować, przyjaźnić. No, bez tego życie nie ma sensu. A jeszcze tak wracając do tej walki, czy to te wszystkie umiejętności są jakby, czuje pan, że już jest okej i tylko je teraz doszlifowuje, czy jednak są jakieś takie, nie wiem, w stójce czy w parterze rzeczy, które chce pan jeszcze dopracować? Trenerzy przywracają mnie do moich ustawień fabrycznych. Przywracają, odrdzewiają mnie, przywracają mnie do ustawień fabrycznych i jakby do tego dążymy. My już do niczego nowego nie dokładamy, tylko odświeżamy stare sprawy. No. Na zdrowiu pracujemy, no to i są efekty. No. A to, że jakby coraz więcej starszych też osób zaczyna wchodzić też w fightów, to znaczy, że osoby starsze też prowadzą ten taki zdrowy tryb życia i są aktywne i nie zawsze wiek oznacza, że ktoś jest po prostu gorszy. No właśnie, i jak zleję tego młodego byczka Maksymiliana, albo jak dam z nim ostrą trzyrundową walkę, no to myślę, że będę inspiracją dla wielu facetów 40+, a już nie mówiąc o 50+, tak? Bo ten Max jest ode mnie chyba 27 lat młodszy. A, więc no co, no zobaczymy, jak to się robiło w latach 90. Ja nie mówię, czy ja z nim wygram, no, ale na pewno ja nie odpuszczam. Dałbym na pewno potężny show. Jakby ta walka trwała 3 rundy, bez względu na to, czy bym wygrał, czy przegrał, to ludzie mieliby naprawdę, myślę, że show dziesięciolecia, to po pierwsze. Po drugie, byłaby młodość kontra doświadczenie i ta walka byłaby dla mnie więcej warta niż dwie walki z Tańsulą, w sensie sportowym. Dwie walki z Tańsulą, walka z Pasutem, walka z Jóźwiakiem i walka z Maćkiem Wiewiórem razem wzięte. Ta jedna, gdybym nawet przegrał, ale jedno mogę zagwarantować, jeśli bym ją przegrał, to przegrałbym ją po gigantycznej bójce. Byłaby naprawdę potężna stolówka. I z młodym Wiewiórem przegrać to jak wygrać, ale przegrać oczywiście godnie, nie tak jak przegrywa Marcin Najman, tak?
że klepanko po 15 sekundach i szuka, bo co by nie mówić, ten Maciek mi się dzisiaj 3 razy podnosił. Przecież Najman by po pierwszym leżał i już by kwiczał, szukałby sędziego, patrzyłby błagalnym wzrokiem, panie sędzio, no ale kończymy to. No. A ten chłop się podnosił. No. Czyli ma charakter. Nie, no ma. Myślę, że to przeszło z ojca na syna, no, bo ten młody też ma charakter. A jak chodzi o wiewiórę tego młodszego, to walka byłaby w jakiej formule? Brudny boks uliczny, czyli jeszcze byśmy dołożyli rzymska klatka, małe rękawice, brudny boks uliczny, taka solówka z lat 90. Typowa solówka, ale jeszcze główka, czyli brudny boks uliczny, czyli rozwijam, główka, łokcie i tyle. No. Jasne, ja jeszcze raz gratulacje i życzę powodzenia. Dzięki i pozdrowienia dla Amadiego i jego rodziców. Tam Darek wiem, że tam pilnuje, trzyma tam pieczę nad tym Hell House'em. Pozdro Darek, pozdro Asia.